Dzień dobry, Zbigniew Stanów. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu w przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest pamięć o ofiarach niemieckiej zbrodni. Mówić będziemy o historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. I z tego powodu miło mi bardzo, że tą dyskusję będę mógł poprowadzić w tak znamienitym gronie. Jest z nami pani Hanna Nowakowska, prezes Fundacji Kultura Memorie. Witamy serdecznie pani prezes. Jest z nami również pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy serdecznie. I ksiądz dr Robert Ogrodnik, wiceprezes Fundacji Kultura Memorie. Witamy serdecznie, panie księże. Szanowni Państwo, pozwólcie, że to spotkanie dzisiejsze rozpocznę właśnie od księdza Roberta. Dyskutować będziemy, jak wspomniałem, o Ravensbrück, a konkretnie nasza uwaga koncentrować się będzie na wspomnieniach Wandy Kiedrzyńskiej Ravensbrück. Tą publikację mają Państwo tutaj przed sobą. I księże Robercie, ksiądz jest autorem między innymi słowa wstępnego do tej publikacji, do tego wydania. Wskazywał ksiądz między innymi na walory tej publikacji, na atuty, jej mocne strony. Gdyby ksiądz zechciał nam na początek przybliżyć postać pani Wandy Kiedrzyńskiej, co mógłby nam ksiądz ciekawego, oprócz tego, co wiemy już z licznych biogramów, które gdzieś możemy przeczytać, dostrzec, dowiedzieć się o tej postaci. Witam bardzo serdecznie Państwa. Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo dziękuję za zaproszenie Instytutowi Pamięci Narodowej i myślę, że także jestem wyrazicielem tutaj opinii pani prezes Hanny Nowakowskiej, która jest przewodniczącą Klubu Warszawskiego Byłych Więźniarek i wiceprezydentem Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück, że zechcieliście Państwo zorganizować tę wspaniałą debatę. Książka wyszła 2 lata temu, ale pandemia nam trochę sprawy zaburzyła, ale w tym wszystkim jest sprawa opatrzności Bożej, bo ten rok jest rokiem 2 okrągłych rocznic. Pierwsza rocznica to jest 80. rocznica egzekucji z 18 kwietnia 1942 roku. Myślę, że o niej więcej pan profesor dr habilitowany Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu, powie. A drugi wymiar to jest 80. rocznica rozpoczęcia przez Niemców pseudomedycznych eksperymentów na więźniarkach, na grupie 74 Polek. To był 1 sierpnia 1942 rok. Jest pośród nas także obecna córka, pani Elżbieta Zajskę, córka Wojtki Buraczyńskiej-Zajskę. Tym bardziej jest to miłe. Poproszono mnie, żeby powiedzieć kilka słów na temat dr Wandy Kiedrzyńskiej. Na czym polega specyfika tej publikacji? Otóż po pierwsze, Wanda Kiedrzyńska sama była więźniarką, więc ona pisała tę narrację zza drutów, bo zazwyczaj pisane są te narracje czy prace naukowe sprzed drutów, a ona była w środku, była za drutami. Rocznik 1901, urodzona w Łodzi, skończyła gimnazjum Arciszowej w Lublinie, a później rozpoczęła studia polonistyczne w Uniwersytecie Warszawskim. W międzyczasie w 1926 roku wyszła za mąż za rotmistrza Karola Kiedrzyńskiego, który był ułanym kawalerzystą. Kilka po nim zachowało się artykułów właśnie dotyczących ułanów i spraw hipiki w Wojsku Polskim. I ukończyła polonistykę w 1928 roku. I od samego początku niejako
rozpoczęła się jej pasja historyczna, bo przed wojną pracowała w Instytucie Józefa Piłsudskiego, porządkując papiery niepodległościowe, między innymi o Błękitnej Armii generała Hallera. I tak się rzecz ma do 1939 roku. 1 września 1939 wybucha II wojna światowa i wtedy wraz z mężem, rotmistrzem Karolem Kiedrzyńskim, postanawiają oddać swoje życie ojczyźnie, składając przysięgę na życie i śmierć, wstępując do Związku Walki Zbrojnej. Rok 1942 to jest aresztowanie, przepraszam, 41 aresztowanie w listopadzie, a później wywózka i rozdzielenie małżeństwa. Karol Kiedrzyński trafia do Auschwitz i tam zostaje zamordowany, a Wanda Kiedrzyńska jedzie do Ravensbrück. I tam włącza się jako to starsze pokolenie, bo specyfika tego obozu była niesamowicie inna niż pozostałych lagrów niemieckich, ponieważ tam były dziewczęta i kobiety, które postanowiły oddać swoje życie Polsce. To były wszystko konspiratorki, harcerki, profesorki, ziemianki, arystokratki, nauczycielki. One wszystkie składały przysięgę, i one wszystkie później podejmowały też niejako tę pracę konspiracyjną w obozie, prowadząc tajne nauczania, choćby postać bardzo taka sztandarowa, profesor Karoliny Lanskorońskiej, czy organizując drużynę harcerską Mury. I to wszystko widzi Wanda Kiedrzyńska. Ona już w obozie zaczyna zbierać pierwsze materiały. Był tak zwany czerwony zeszyt, który chodził po polskich barakach, gdzie więźniarki spisywały swoje spostrzeżenia z życia obozowego, bo Wanda Kiedrzyńska już wtedy myślała o napisaniu monografii tego obozu. To jest swoistego rodzaju paradoks. W każdym momencie tam groziła śmierć. W każdym momencie przecież ona mogła zostać zabita, rozstrzelana, zagłodzona czy rozszarpana przez wilczury esesmańskie, a jednak wtedy już zbiera materiały i już myśli o tym, że przeżyje i kiedy skończy się koszmar wojny, ona tę monografię stworzy. Niestety w wyniku ewakuacji w kwietniu 1945 roku gdzieś te bezcenne jej zapiski giną, ale kiedy kończy się wojna, to Wanda Kiedrzyńska na nowo podejmuje pracę jako historyk. Później, kiedy powstaje Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk po Odwilży 1956 roku, ona się tam włącza i zajmuje się od razu tematyką obozową. Znajduje swojego mecenasa w osobie profesora Płockiego, pod którego kierunkiem przygotowuje doktorat. I ta publikacja to jest właśnie doktorat Wandy Kiedrzyńskiej. I praktycznie całe swoje życie zawodowe do 1972 roku poświęca sprawie związanej z upamiętnieniem Ravensbrück, z upamiętnieniem dzielnych Polek, z upamiętnieniem dzielnych innych więźniarek, bo tam było 27 narodowości. Zakłada w Warszawie klub byłych więźniarek Ravensbrück, którego pani Hanna Nowakowska jest dzisiaj prezesem i robi wszystko, żeby ta pamięć nie ustała. Organizuje swoje koleżanki, zwłaszcza z tej grupy operowanych, opowiadała to Wanda Rosiewicz, zmarła przed niecałym rokiem. Kiedy stworzono specjalną komisję, do której zgłaszały się inne osoby i opowiadały swoje przeżycia obozowe. Wiemy doskonale, że to nie był łatwy czas, bo to były trudne czasy także w naszej ojczyźnie i często tak było, że jeśli ktoś myślał niezależnie, a nie należał do zbowidu, no to jednak był niestety na liście cenzurowej. Wandzie Kiedrzyńskiej jakoś udaje się to wszystko przeżyć, organizuje klub, wydaje publikacje, wydaje katalog druków poświęconych obozom, niemieckim obozom koncentracyjnym i jednocześnie bardzo mocno działa. Organizuje konferencję naukową w Jaszowcu na Śląsku poświęconą tematyce obozu w Ravensbrück. Wszystko robi, żeby ta pamięć nie upadła. Wedle tego, co później po latach więźniarki umieściły na tablicy, która znajduje się w Ravensbrück, przemieszana przez Niemców wraz z innymi tablicami niestety i przeniesiona z tego miejsca, gdzie więźniarki ją same powiesiły i na co była zgoda wcześniejszych władz miejsca pamięci.
Przesłanie jest takie, jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy. I temu była wierna Wanda Kiedrzyńska. To robiła praktycznie do samej śmierci, która nastąpiła 30 marca 1985 roku. Spoczywa na Powązkach Starych w Warszawie w grobie ze swoją matką i jest też symboliczny napis jej męża. Karol Kiedrzyński, zamordowany w Oświęcimiu w 1942 roku. Niesamowita kobieta, z niesamowitą pasją, jak opowiadały więźniarki, które ją osobiście znały, które z nią współpracowały. Jednocześnie bardzo taka charyzmatyczna i bardzo zdecydowana w swoim działaniu, wiedząca, czego chce, do czego to wszystko ma doprowadzić, jaki tego ma być efekt. Tak pokrótce, panie doktorze, o Wandzie Kiedrzyńskiej. Serdecznie księdzu dziękuję. Ja myślę, że z tej wypowiedzi tutaj księdza wynika kilka bardzo istotnych rzeczy, których warto się bliżej przyjrzeć. Przede wszystkim myślę ta jej wewnętrzna duża siła, bo przecież sięgając po różne publikacje dotyczące II wojny światowej można przeczytać, że pod wpływem tego, co się działo, ludzie generalnie myśleli o dniu najbliższym. Nie było wiadomo, co się stanie jutro, pojutrze. Tutaj ksiądz zwraca uwagę na ten fakt, że już w obozie zbierała materiały, zbierała dane, pomimo tego, że miała świadomość, że może po prostu każdy następny dzień być jej ostatnim. I druga rzecz, czyli ta wewnętrzna siła, która była w tej kobiecie, a może też osoba wierząca powiedzieć, że łaska Boża, która też w niej właśnie była. I druga, ta praca, którą ona napisała, zwraca uwagę, że to są z jednej strony wspomnienia, ale z drugiej strony każdy, kto sięgnie po tą publikację, zobaczy też, że jest wiele różnych szczegółowych danych, które ona przytacza i podaje. I myślę, że też to, co ksiądz wspominał, duża wartość polega na tym, że to są relacje spisywane w cudzysłowie na świeżo, tak? Czyli nie ma tego upływu czasu, nie ma tego zasłaniania się niepamięcią. To też jest istotne, ponieważ wiemy, że nie wszystkie osoby, które przeżyły Ravensbrück czy też inne obozy, były gotowe o tym mówić i tymi wspomnieniami się dzielić. Ale pewne rzeczy tutaj też mogą, tak już nawiązując bardziej szczegółowo do historii obozu, współcześnie dziwić i zaskakiwać. Wspominał tutaj ksiądz o tym, że obchodzimy rocznicę rozpoczęcia operacji pseudomedycznych w obozie i przyznam szczerze, że ja kiedy w sumie w 2017 roku rozpoczynałem takie pierwsze swoje gromadzenie materiałów o obozie, byłem przekonany, święcie przekonany o tym, że te operacje doświadczalne, które tam były, miały charakter pseudomedyczny. Tymczasem szperając, szukając informacji, stykałem się ze sformułowaniami mówiący w publikacjach również naukowych, głównie strony niemieckiej, o tym, że nie, że były to operacje medyczne wykonywane przez uznanych profesorów, medyków z dyplomami. Spotykałem się też z publikacjami, w których te operacje medyczne i pseudomedyczne, te terminy były używane zamiennie. Pani prezes, jak by się pani odniosła do tego podejścia, do tych, że tak powiem w cudzysłowie, kontrowersji, które się pojawiają właśnie w odniesieniu medyczne, pseudomedyczne? Bardzo proszę o mikrofon. Dla mnie to są jednoznacznie operacje pseudomedyczne. Dlaczego? Mimo, że robiły to osoby z tytułami naukowymi i byli to lekarze, którzy składali przysięgę Hipokratesa, żaden z nich nie pytał po prostu więźniarki, czy ona się zgadza na to. Jeśli chodzi o etykę, która obecnie obowiązuje i być może w tamtych czasach też była podobna etyka medyczna, jest skandalem po prostu robienie takich operacji bez zgody danej osoby. Więc ja jestem zdania, że to po prostu być może
w celu właśnie zmiany tego obrazu jest mówione, że skoro robili to profesorowie, to co są operacje medyczne. I głównie, prawdę mówiąc, takie zdania, takie opinie ma strona niemiecka. Uważam, że po prostu musimy jednoznacznie sobie powiedzieć, że to były operacje pseudomedyczne. Jest tutaj na sali pani doktor Agnieszka Federowicz, która zajmuje się szczegółowo sprawami operacji i myślę, że wielokrotnie właśnie też rozmawiałyśmy na ten sam temat. Doktorat pani Agnieszki jest właśnie o tej tematyce i myślę, że po prostu no jest to zagadnienie, które oczywiście jest bardzo wielowątkowe. Zapewne podczas dzisiejszej dyskusji nie będziemy mieli czasu poruszyć wszystkich tematów, także pozwoliłam sobie wyrazić swoją opinię, no tak bardzo w skrócie. Rozumiem, że podczas licznych spotkań, w których pani bierze udział, spotykała się pani również z takimi próbami jakby tutaj no, odwracania trochę tego terminu i dyskusjami, że jednak nie pseudomedyczne, a medyczne? Spotykałam się, też bardzo często bywają różne dyskusje, gdzie po prostu niektóre osoby starają się zamienić ofiarę z katem, w związku z tym nie ma mojej zgody, żeby tak było. My mówimy polskim głosem, zresztą publikacja pana doktora też myślę, że jest bardzo wymowna w swoim tytule, Polska perspektywa, i myślę, że warto, żeby właśnie ta polska perspektywa była tłumaczona, prawda, na inne języki, niemiecki, angielski, żeby po prostu ten głos polski zabrzmiał donośnie, bo do tej pory no niestety w niektórych kwestiach chyba jednak za mało mówiliśmy tak, jak myślimy. Dziękuję. Panie profesorze, drugą kwestię, którą chciałbym dotknąć, zwracam się do pana profesora Szwagrzyka, to też pojawiająca się w publikacjach różne czasami dane dotyczące ofiar obozu w Ravensbrück. Między innymi u pani Sary Helm zetknęłem się z takim stwierdzeniem, że tutaj precyzyjne określenie danych, ile osób zginęło, jest trudne do oszacowania, chyba że będzie się przeprowadzały szczegółowe badania wykopaliskowe, jakieś archeologiczne, co być może przybliży nas do pewnej określonej liczby. Panie profesorze, kieruje zespołem, który prowadzi tego typu badania, a mnie interesuje to, czy rzeczywiście z pana perspektywy, jeżeli chodzi o te prace, które były do tej pory przepracowane, tego typu ekshumacje mogą nas zbliżyć do tego, żeby ocenić, określić bardziej precyzyjnie, ponieważ w publikacjach te rozbieżności czasami pojawiają się duże, ile osób zginęło, zostało zamordowanych w Ravensbrück? Szanowni Państwo, czy mówimy o Ravensbrück, czy mówimy o innych miejscach związanych z martyrologią, to zawsze nauka, rzetelne badania naukowe prowadzone w oparciu o możliwie szeroki zasób archiwalny, dokumentalny, daje nam podstawę do tego, żeby postarać się określić liczbę ofiar, tą pełną, tą, o której w pięknym wierszu mówił Zbigniew Herbert, żeby policzyć dokładnie, nie pomylić się ani o jednego. Wydawać by się mogło, że to jest w sumie działalność prosta. Wystarczy wziąć wszystkie możliwe istniejące dokumenty, złożyć je ze sobą, porównać, skonfrontować z innymi dokumentami i dostajemy taką liczbę. To jednak nie jest wcale takie proste działanie. Na pewno działania archeologiczne, o których pan wspomniał, mogą w uzyskaniu tej pełnej liczby dopomóc. Ja się bardzo cieszę, że mogę dzisiaj Państwu powiedzieć o tym, jak Instytut Pamięci Narodowej chciał swoją cegiełkę do tego muru pamięci wokół Ravensbrück włożyć. I powiem od razu, że to nasze doświadczenie było i dalej jest bardzo trudnym doświadczeniem. Wydawało nam się, że chęć
pomocy z naszej polskiej strony, ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, w pracach na terenie Niemiec, w pracach na terenie nekropolii, gdzie znaleziono prochy Polek, zostanie przyjęte przez stronę niemiecką z entuzjazmem, że te działania będziemy mogli wykonywać w sposób nieskrępowany i spotkają się z pełnym poparciem. Było dokładnie odwrotnie. Nie mogliśmy przez długi czas, to jest prawie 2 lata, uzyskać jakichkolwiek zgód, zezwoleń, przede wszystkim zrozumienia strony niemieckiej. Odbijaliśmy się jak od ściany. Dostaliśmy pytania, po co? Mówimy, przecież to jest obowiązek. Skoro wiemy, że w 1989 roku w miejscowości Fürstenberg, to jest miejscowość po drugiej stronie jeziora, leżącego zaraz za obozem, było krematorium w kaplicy, która istnieje do dzisiaj. Na pięknym, zadbanym, lokalnym, miejskim cmentarzu jest kaplica, a w podziemiach tej kaplicy mamy 2 piece krematoryjne. Między innymi, bo nie tylko tam, kremowano zwłoki więźniarek, w tym Polek. W 1989 roku w sposób przypadkowy odnaleziono kilka urn. Na urnach były metalowe tabliczki z imionami, nazwiskami, datami urodzin, ale też datą śmierci z informacją Fürstenberg, czyli że tam się to stało. Dzisiaj to, co wtedy przypadkowo wydobyto, umieszczono w centralnym budynku komendantury, w muzeum. Praktycznie każda osoba, każda grupa, która przyjeżdża do Ravensbrück, musi przejść przez pomieszczenie, w którym widzimy te tabliczki. To są zawsze polskie imiona i nazwiska. Absolutnie wyjątkowa sytuacja. Dla nas to oczywiste, że skoro natrafiono w tym miejscu w sposób przypadkowy na taki, nie wiem jakiego słowa użyć, skarb to niewłaściwe, odnalezienie skarbu to byłoby niewłaściwe określenie, zbyt małe, ale na taką wyjątkową sytuację to naszym obowiązkiem jest sprawdzenie tego terenu. Obok przecież powinny być szczątki, albo inaczej, prochy Polek, innych. I teraz, szanowni państwo, przez 2 lata rozmowa 2 stron, które nie potrafią się porozumieć, bo mówią jakby innymi językami. My jesteśmy zapewniani, że Niemcy, państwo niemieckie, w sposób doskonały dba o pamięć. W różny sposób. Słyszymy, że to, co chcemy robić, a więc prace poszukiwawcze na cmentarzu, są, czy mogą być, zakłóceniem spokoju ludzkich prochów. Czyli jakbyśmy my nie mieli na uwadze szacunek do prochów, tylko chcieliśmy to w jakimś innym, pospolitym celu zrobić. Szanowni państwo, zarówno miejsce pamięci, a więc muzeum, Ravensbrück, władze landowe, federalne, bo coraz wyżej szliśmy w naszych staraniach, przedstawiały cały czas tę samą koncepcję. Kompletne niezrozumienie naszych próśb o to, żeby można takie prace móc przeprowadzić. Jak mówię, za mną wyświetlają się obrazy pokazujące Fürstenberg, cmentarz, ale też te nasze prace, które ostatecznie wykonaliśmy wiosną i jesienią roku 2019. Dotychczas było tak, że w tym miejscu odnalezienia tych zniszczonych urn z prochami Polek była taka metalowa tabliczka z nazwiskami 39 ofiar. Wszyscy, którzy Polacy tam przyjeżdżali, zawsze szli na ten cmentarz i tam odbywały się uroczystości, tam odbywały się modlitwy. Kiedy zdjęliśmy, szanowni państwo, po tych wielkich staraniach wreszcie tą tabliczkę, okazało się, że to miejsce nie oddaje tak naprawdę, czy nie mówi o tym, że tam były prochy Polaków, Polek, bowiem pod spodem były współczesne szczątki niemieckie. Te prawdziwe miejsce znajdowało się tuż obok,
i należało je przebadać. Mogę powiedzieć Państwu, że odnaleźliśmy tabliczki z imionami, nazwiskami kolejnych 5 ofiar i kilkadziesiąt tabliczek szamotowych, bo oprócz tej metalowej tabliczki, która była na wieku, czyli na urnie, była też w środku taka tabliczka z numerem szamotowa. Ten numer oznaczał numer kremacyjny i dzisiaj jest to bardzo ważne źródło naszej wiedzy, także do obliczenia, kogo mamy, czyje prochy mogliśmy tam odnaleźć. Powiem Państwu, że to, co robiliśmy, na każdym z nas robiło ogromne wrażenie. Jesteśmy specjalistami, w wielu miejscach pracowaliśmy przy szczątkach wielu ludzi. I na Łączce, i w Białymstoku, i w Krakowie, we Wrocławiu pracujemy na kresach. Ale w Ravensbrück czy w Fürstenbergu było inaczej. Bo tu mamy do czynienia z prochami ludzkimi. Prochy Polek, które były w urnach, a te urny już się rozpadły. One są wymieszane z ziemią. My na sitach, bo tak pracowaliśmy, odnajdywaliśmy maleńkie fragmenty, ale one były niespalone kości. Odnajdywaliśmy rzeczy, które należały do ofiar w postaci niespalonych elementów metalowych ubrania. Mamy na przykład zapinki, mamy fragmenty od pończoch, mamy też jakieś elementy od zdobienia włosów, czyli jakieś spinki. To wszystko było wymieszane z ziemią. I tam na miejscu muszę Państwu powiedzieć kolejne nasze zaskoczenie. O ile wcześniej strona niemiecka tak bardzo, bardzo, bardzo rygorystycznie podchodziła do tego zakazu, żeby nie pracować, to potem nie była zainteresowana tym, co robimy. I dla nas to było zupełnie niezrozumiałe. Jak to możliwe, skoro jest obok muzeum, skoro mówi się na cały świat o tym, jaka jest historia tego miejsca, przyjeżdżają naukowcy, którzy prowadzą takie prace, odnajdują prochy i ślady, dowody zbrodni, to się nie spotyka z zainteresowaniem. Czy nie interesowało ich nawet to, czy odkopano kogoś z narodowości, nie wiem, niemieckiej? Była jedna wizyta przedstawicieli muzeum przez cały ten czas, kiedy byliśmy na pracach w Niemczech. Mogę Państwu powiedzieć, że w tym miejscu na pewno już nie ma prochów Polek. Wszystko, co można było, przesialiśmy na sitach, wydobyliśmy każdy najmniejszy fragment. Dzisiaj, czy od 2019 roku, prochy Polek są umieszczone w Trumienkach, są w lokalnym cmentarzu. W 2020 roku miał się odbyć pogrzeb. Nie mógł się odbyć z powodów epidemii, o której wszyscy doświadczyliśmy. Ale przy organizacji tego pogrzebu, na końcu, nie wiem, czy Państwo mogli zobaczyć, był taki projekt pomnika. To pomnik, który jest już gotowy i który w tym roku, mam nadzieję, że będzie wreszcie odsłonięty. Ale opowieść o tym, jak trudno było zbudować ten pomnik, z jakimi problemami nie mniejszymi niż tymi związanymi ze zgodami na pracę, myślę, że to jest na osobną wypowiedź. A ciekawi mnie jeszcze taka kwestia, czy będą jeszcze podejmowane na przykład jakieś próby powrotu do Niemiec. Mam na myśli również kwestię podobozów i tam ewentualnie jeszcze prowadzenie jakichś prac. W Niemczech jest wiele miejsc, gdzie naszym polskim obowiązkiem jest być od dawna i prowadzić pracę. I powiem, że gdybyśmy mieli tylko w Niemczech pracować, to cały zespół miałby co robić przez wiele lat. Celowo opowiedziałem Państwu nieco szerzej o tej historii z poszukiwaniami i o stanowisku strony niemieckiej, żeby pokazać, że to nie jest tak, Szanowni Państwo, że my w Europie dzisiaj mówimy wspólnym językiem o sprawach, które już dawno powinny być opisane, wyjaśnione i że nie ma tu żadnych kontrowersji.
Otóż są. Bo jeżeli strona niemiecka stoi na stanowisku, że wszystko już zostało zrobione, wszystko zostało przebadane i opisane, a oni w Niemczech w sposób doskonały dbają o pamięć, no to każda próba z naszej strony dopominania się o pracę gdziekolwiek spotyka się z oporem, delikatnie mówiąc. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, nie chciałbym tutaj, żebyśmy może tak ze szczegółami, krok po kroku, w oparciu o wspomnienia pani Kędrzyńskiej, opisywali Ravensbrück. Niech to będzie taką zachętą dla osób, które są dzisiaj na sali, do tego, aby po tą publikację sięgnąć. Tym bardziej, że każda z osób uczestnicząca dzisiaj w dzisiejszym spotkaniu, po zakończeniu, po jego zakończeniu, przy wyjściu, jak zwrócicie Państwo uwagę, są takie granatowe torby i będzie można dla siebie jako prezent za dzisiejsze spotkanie, za udział w dzisiejszym spotkaniu, taką torbę z książką, w której właśnie w tej torbie znajdują się wspomnienia pani Kędrzyńskiej, ze sobą do domu zabrać. I niech to będzie taką zachętą też do tego, aby spokojnie z tą historią w domu się zapoznać. Natomiast tak sobie myślę, wyliczając nawet punktowo różne kwestie dotyczące historii obozu, to po części, o czym wspominał tutaj ksiądz Robert, te operacje, ciężka przymusowa praca, działalność organizacji Mury, próba organizowania na tyle, na ile to było możliwe, życia religijnego w obozie. Generalnie no tutaj brakuje jakby słów czy sformułowań, które można by w pełni dosadnie odnieść to, co się tam po prostu działo. To wszystko rzutuje później też na lata późniejsze, po wojnie, na życie tych osób, na życie tych kobiet. I zastanawia mnie ten właśnie trochę aspekt taki później psychologiczny, życia po wojnie, życia z tą traumą. Powiem szczerze, że miałem kiedyś okazję spotkać się z jedną z pań, która była w obozie w Ravensbrück i ona sama przyznaje, a rozmawiałem, liczyła sobie już wtedy 94 lata, że pewne nawyki, pomimo upływu czasu, wyniesione z obozu cały czas pozostawały. To były takie czasami drobiazgi, typu sposób, w jaki ona dalej ścieliła swoje łóżko po tym, jak rano wstawała, tak? Dokładnie i tak dalej. Pani prezes, z pewnością pani bardzo dobrze wie, bo ja się zetknąłem z takimi też kwestiami, że te osoby nie zawsze chciały dzielić się tutaj tymi wspomnieniami, zamykały się w sobie, przeżywały to w sobie. Czasami słyszałem takie historie, że najbliżsi nawet o tym nie wiedzieli. Pani Kędrzyńska jest tutaj tego pewnym wyjątkiem. Myślę, że tutaj nie jedna osoba z nas, jak czytała chociażby wspomnienia i nie boję się snów pani Wandy Pułtawskiej, to wie, że te spisane wspomnienia to też, można powiedzieć, była taka forma pewnej terapii z jej strony, żeby jakoś z tą przeszłością się uporać. Jakie są pani prezes doświadczenia z kontaktów z tymi właśnie osobami, kobietami, które musiały później jakoś normalnie żyć, funkcjonować, zmierzyć się, poradzić sobie jakąś z tą traumą tego życia obozowego? Panie doktorze, pytanie jest takie, powiedziałabym, wielowątkowe, jak zawsze w takich przypadkach, niemniej niezwykle interesujące. Moje doświadczenia, ponieważ moja mama i babcia były w Ravensbrück, więc są absolutnie osobistymi też doświadczeniami i dlatego właśnie też działam na rzecz upamiętniania ofiar tego obozu. Moja mama miała 16 lat, zostały obie zabrane po powstaniu ze Starego Miasta. To był okres, prawda, no tak jak Stare Miasto, prawda, zostało już, no, zdobyte
Wtedy po prostu bardzo duża rzesza kobiet przez obóz Dulag w Pruszkowie została deportowana do Ravensbrück. W związku z tym te osoby, które tam się znalazły, matki, dzieci, no ogromna rzesza kobiet, ponad 12 tysięcy kobiet się znalazło wywiezionych po Powstaniu Warszawskim. To była grupa trochę inna niż te osoby, które wcześniej się znalazły w tym obozie, które były tam aresztowane za konspirację lubelską czy Nowego Sącza, prawda? No to była inna grupa. I tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że w obozie w 1941 roku w listopadzie Józefa Kantor, harcmistrzyni, założyła drużynę Mury. To ma niezwykle bardzo duże znaczenie według mojej opinii, ponieważ ta drużyna i w ogóle wszystkie osoby, które działały w konspiracji, one przyczyniły się później, tak już streszczając trochę, przyczyniły się, żeby po wojnie powstawały kluby ravensbryckie. Dlaczego? Te kluby zaczęły powstawać, ponieważ te osoby, które poznały się w obozie, a na przykład były w drużynie harcerskiej, ponad 102 osoby były członkami tej drużyny, nie będę mówić o zastępach i tak dalej, bo to już szczegóły. W każdym razie to były osoby, które miały do siebie zaufanie ogromne. I te osoby po prostu tworzyły taką siatkę wzajemnych, prawda, przyjaźni, kontaktów, bardzo silnych w tym momencie, bo to były też osoby w różnym wieku. Wiele młodych dziewczyn w Ravensbrück składało przysięgę harcerską. To też jest ewenement w ogóle, że tak się działo. W związku z tym w momencie, kiedy obóz już zostaje oswobodzony, w różny sposób wracają kobiety do Polski. Wiele osób wraca na piechotę, niektóre w bardziej zorganizowany sposób. Też jest ogromna grupa, która białymi autobusami zostaje, prawda, wywieziona na kurację, na leczenie do Szwecji. W związku z tym te osoby, które przyjeżdżają do zrujnowanej Polski, one najczęściej przyjeżdżają po kilka osób, dwie, trzy, cztery, one pomagają sobie wzajemnie, bo taka jest sytuacja po prostu w kraju. I to są zalążki klubów Ravensbrück. Kluby Ravensbrück według mojej oceny przyczyniły się bezpośrednio do upamiętniania informacji o Ravensbrück w Polsce. Wanda Kiedrzyńska była przewodniczącą warszawskiego klubu. Wszystkie te liderki tych klubów to były osoby bardzo takie znaczące w tym obozie, które no, wykazywały się, prawda, pomocą koleżeńską, które właśnie działały w drużynie Mury, które udzielały tajnego nauczania, które miały zaufanie swoich koleżanek, bo wiadomo, że to był czas tutaj po wojnie, no taki, że niektórzy nie przyznawali się do tego, że byli w AK, prawda? No tak już jesteśmy w gronie takich osób, które pewne skróty rozumieją. Nie można było pewnych rzeczy mówić w domu. Ja też dowiadywałam się o niektórych sprawach dopiero jako już dorosła osoba, ponieważ mój dziadek wrócił, prawda, z Anglii, bo walczył w Armii Maczka, a tata z kolei po Oświęcimiu, znaczy po Auschwitz z Powstania Warszawskiego. No więc w domu nie mówiło się przy dzieciach o różnych rzeczach. W związku z tym te panie miały do siebie zaufanie, bardziej nawet niż do rodzin czy do osób, których nie znały, prawda? I przepraszam, w domu jakby mniej, ale tak w swoim gronie, tak bardziej. I to był właśnie fenomen tych klubów. Na przykład w Gliwicach powstała spółdzielnia pracy, że panie pomagały sobie w zdobywaniu pracy, w zdobywaniu lekarstw, w informacjach, prawda, gdzie można uzyskać jakąś pomoc, jeśli chodzi o sprawy zdrowia. Niektóre z nich były bardzo schorowane. Pierwsze kluby powstały już na jesieni 1945 roku. To były takie działania polegające na gromadzeniu najpierw adresów, bo niektóre osoby dopiero wracały ze Szwecji. W związku z tym, no, myślę, że takie powojenne, prawda, spojrzenie na życie jest niezwykle różne u różnych osób.
I to też widać było w pracy właśnie tych klubów. Dlaczego? Na przykład niektóre osoby chciały być wśród tych koleżanek, prawda, z Ravensbrück, a niektóre wręcz przeciwnie, nie chciały należeć. Na przykład w tej chwili mamy taką sytuację w naszym warszawskim klubie, że pani, która ma prawie 100 lat, doszła do wniosku, że ona chce być w klubie, bo wcześniej nie chciała być, bo po prostu miała pewne obawy. I to jest zaskakujące, prawda? No, jej historia, jej życia jest niezwykle ciekawa, no, w ogóle nie do uwierzenia prawie. Także można ją zrozumieć, dlaczego tak myślała o tym, prawda? Także odpowiadając na pana pytanie, były osoby, które nie założyły rodzin i z całą taką pasją, chęcią angażowały się społecznie, prawda? Inne z kolei poszły w kierunku uczenia się, prawda? Wiele z tych pań osiągnęło bardzo wysokie stanowiska, bo celem było, żeby się wykształcić. Wiele zostało lekarzami właśnie z tego względu, co widziały w Ravensbrück. To im dało po prostu taką motywację, żeby być lekarzem, żeby pomagać innym ludziom. Także, a inne z kolei, były też sytuacje, że popełniały samobójstwa, bo nie dawały sobie rady z tą traumą. Zatem, to jest bardzo, bardzo indywidualna taka sytuacja, jak kto, prawda, podchodził do tego. No, jest udokumentowane, że te wszystkie historie, które działy się w rodzinach Ravensbryczanek, to te traumy przechodziły również na dzieci, na wnuki, prawda? To jest nieuniknione, bo jeżeli matka miała traumę poobozową, to wiadomo było, że cała rodzina właściwie funkcjonuje wokół tego. Także sprawa jest niezwykle złożona, bardzo ciekawa, naprawdę to jest po prostu bardzo ciekawy temat właśnie. Po pierwsze, jak kluby Ravensbrück wpłynęły na utrwalanie pamięci o obozie w Polsce. To jest jeszcze absolutnie niezbadany temat. We wielu, prawda, miejscach istnieją archiwa klubów, kroniki. Na przykład w Narodowym Muzeum w Lublinie jest to prawie 13 ogromnych tomów szczegółowych opisujących, jak ten klub działał. To samo jest na Śląsku czy w Warszawie. Także to są ciekawe prace dla przyszłych badaczy, bo nasza fundacja chyba nie zdąży wszystkiego zrobić. Więc po prostu jest to niezwykle ciekawy temat. Pani prezes jest tak skromna, ale ja sobie pozwolę dorzucić, że właśnie zajęliśmy się tą sprawą i siedzimy nad taką publikacją, która ma pokazać funkcjonowanie klubów Ravensbrück w Polsce. Zaczynamy od kronika, później będzie monografia, więc pewnie ta monografia będzie dość taka obszerna. Ale nie chciałam zdradzać tej tajemnicy. W każdym razie to jest bardzo ciekawy temat, bo tutaj wchodzimy w takie, prawda, socjologiczne też jak gdyby tematy, jak ludzie po prostu przeżywają traumę, jak się z niej mogą wyzwolić. To jest też bardzo duży temat. Ja się tak troszkę tutaj z tego wytłumaczę, ponieważ przeglądając różne tam archiwalia, czy śledząc literaturę, zauważyłem między innymi, że publikacje, o czym też zresztą tutaj wspominał ksiądz Robert odnośnie Ravensbrück, stricte jego historii, o tym tego, co się tam działo, organizacji, władzach obozowych, jest dość sporo. To są też między innymi te wspomnienia. Natomiast w pewnym momencie uświadomiłem, że życie po obozie. I tutaj trochę stwierdziłem, że brakuje właśnie takich publikacji. Jeśli są, to one dotyczą na przykład tych całych problemów związanych z kwestiami odszkodowawczymi, z którymi też się panie borykały za pobyt w obozie. I jeśli dobrze zrozumiałem pani prezes, tak nawiązując do tej wypowiedzi, nie chciały rozmawiać w rodzinach, dzielić się tymi wspomnieniami, żeby bliskim zaoszczędzić tego dramatu, tych toksycznych tych wspomnień, że tak powiem, czy to też wynikało z czegoś innego? No, sytuacje są bardzo różne. Na przykład jest osoba, która nie chciała nawet swoich dzieci, prawda, jak gdyby mieć kontaktu ze swoimi dziećmi. W Szwecji założyła drugą rodzinę.
I córka po prostu, która mówi w wywiadzie o tych relacjach z matką, po prostu powiedziała coś takiego, że matka nie chciała nic, prawda, mieć kontaktów z dziećmi, bo one jej przypominały wojnę Ravensbrück. Więc dochodziło i do takich sytuacji. Były też takie osoby, które przemocowo traktowały te dzieci, bardzo przemocowo. Jest publikacja związana z tym tematem pod tytułem Blizny. To są wywiady Marty Buko z drugim pokoleniem. Bardzo ciekawe, bardzo różnorodne. No, sytuacje są niektóre niezwykłe, bo są też osoby, które no, nie mieszkają w Polsce, prawda, i znalazły... To są wyłącznie córki i synowie Ravensbrückczanek, więc taka publikacja odpowiada, jak różnie te mamy się zachowywały po wojnie. Ja chciałbym tutaj, kontynuując trochę ten wątek, ale w trochę takim innym aspekcie, cieszę się, że tutaj na sali są osoby młode i przysłuchują się tej naszej dyskusji, bo chciałbym też tutaj zagadnąć księdza Roberta, współpracując tutaj z panią prezes też współcześnie na temat utrwalania tej pamięci, kształtowania tej pamięci również wśród osób młodych. Wiem, bo ostatnio miałem możliwość wglądu w komiks o Ravensbrück, który został przygotowany przez młodzież licealną, objęty patronatem fundacji, którą pani kieruje we współpracy z księdzem Robertem. No właśnie, nawiązując do tego cytatu, o którym ksiądz wspominał, opowiadając o Wandzie Kiedrzyńskiej, jak państwo tutaj oceniacie właśnie tą pamięć o Ravensbrück, o tych doświadczeniach we współczesnym społeczeństwie? Czy to nie jest czasami tak, takie jest moje trochę subiektywne odczucie, że upływ lat i coraz mniej tych osób, które tego doświadczyły, które jeszcze żyją, powoduje, że pamięć o Ravensbrück, o tych wydarzeniach słabnie? Czy też jestem w błędzie, mylę się i ona po prostu trwa i jest nadal kultywowana? Dlaczego o to pytam? Bo nawiązując, wspominałem tutaj o pani, z którą, która była w Ravensbrück, z którą miałem okazję rozmawiać. Ona powiedziała mi coś takiego, że według niej, jak chodzi na spotkania do szkół, na lekcje historii, to chociażby osoby młode coraz mniej interesują się tą historią Ravensbrück, tego, co się tam wydarzyło i tak dalej. I kiedy w Szczecinie było organizowane kiedyś podobne takie spotkanie i udało mi się ją namówić, żeby wzięła udział w tym spotkaniu jako taki gość honorowy i tak usiedliśmy sobie, miało już ponad 90 lat wtedy, i zanim się rozpoczęło to spotkanie, to ona popatrzyła i zobaczyła na sali, zobaczyła osoby młode. I tak się nachyliła do mnie i pyta się: panie Zbyszku, oni tak sami z własnej woli przyszli? I ja mówię: tak, panie Leokadio. Mówi: nie, chyba ich spędziliście, nie? Ja mówię: nie, przyszli sami z własnej woli, ja ich nawet nie znam, panie Leokadio. Przyszli, bo chcieli pani posłuchać. Jakie są państwa tutaj doświadczenia pod tym względem, jeżeli chodzi o tą pamięć o Ravensbrück, księże Robercie? To nie jest takie łatwe pytanie, żeby odpowiedzieć jednym zdaniem. To zależy, jak się na to patrzy. Więc tak, może pozwólcie państwo, że to trochę uporządkujemy. W samych rodzinach ravensbryckich zainteresowanie jest dopiero generalnie w trzecim pokoleniu, czyli dopiero wnuki interesują się historiami swoich babć i dziadków. I ja to mówię na podstawie wypowiedzi dr Wandy Pułdaskiej. I zresztą sami też tego doświadczamy, bo kiedy przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej prowadziliśmy projekt O tym nie można zapomnieć, i tu jest ogromne podziękowanie na ręce pana prezesa za ten projekt i za te publikacje, które powstały, i komiks między innymi właśnie jest owocem tego procesu, to widać to ogromne zaangażowanie i zainteresowanie. Natomiast w przypadku młodzieży niezwiązanej rodzinnie z historią
Ravensbrück konkretnie, bo jak wiemy doskonale my historycy, w Polsce nie ma chyba rodziny, która by nie doświadczyła stygmatu II wojny światowej, czy ze strony Niemców, czy ze strony Rosjan, to widać, że młodzież się interesuje, ale to są jakby takie wyselekcjonowane grupy. Interesuje się ta młodzież, która ma zabarwienie patriotyczne. Nie ta tylko taka ludyczna młodzież, czyli na zasadzie pójść na dyskotekę, popatrzeć w ekran telefonu, spędzić gdzieś sobie miło, wesoło, beztrosko czas. Musi być jakieś mocniejsze takie wydarzenie, które spowoduje, że i ta grupa się tym zainteresuje. Natomiast trzeba wspomnieć, że przede wszystkim młodzież chętnie przychodzi na spotkanie ze świadkiem. Dlaczego? Dlatego, że z ocalonymi, czyli ze świadkiem historii. Dlatego, że ma możliwość zapytania. I często jak żeśmy słuchali, to oni pytali o takie zwykłe, no dla nas trochę zaskakujące rzeczy, na zasadzie takiej, a czy można było malować się w obozie na przykład. Takie wyobrażenie w przypadku młodzieży funkcjonuje. Albo na przykład, czy można było pójść do fryzjera. Są z nami tutaj też siostry zakonne i siostry rodziny Marii, siostry ze zgromadzenia sióstr Westiarek. One są nie bez przyczyny, ponieważ z tych zgromadzeń siostry też przeszły przez ten obóz. Z rodziny Marii to są te siostry w habitach, 46 aresztowane z powstania 6 sierpnia 1944 roku. I wyobraźcie sobie Państwo, co to znaczyło dla tych 46 zakonnic rozebrać się do naga i stanąć, przedefilować przed mężczyznami. Są wspomnienia matki Teresy Stępówny na ten temat, jest zresztą obecna też siostra dr Antonietta, historyk, która dużo by na ten temat mogła powiedzieć. I to pokazuje, jak ogromna jest luka. Luka, która niesamowicie wręcz błaga o wypełnienie, bo to, co wyryte jest na murze cmentarza Powązkowskiego, to są słowa błogosławionego już naszego prymasa tysiąclecia. Jeśli ludzka pamięć zaniknie, kamienie wołać będą. I to, co wspominał pan prezes Krzysztof Szwagrzyk. Bogu dzięki, że po tylu latach szarpaniny widzę, że nasze doświadczenia z doświadczeniami pana prezesa i jego ekipy są bardzo podobne i bardzo zbieżne, że w końcu dochodzi do tego momentu, że będziemy mogli godnie pogrzebać szczątki naszych bohaterów narodowych, bo to są bohaterowie narodowi. I druga sprawa to jest sprawa związana z tym, że młodzież dzisiaj no jakby potrzebuje takiego mocniejszego doznania i tym mocniejszym doznaniem jest właśnie spotkanie ze świadkiem. Ale jeśli nie będzie tego spotkania, bo wiadomo, biologia jest nieunikniona i świadkowie odchodzą, jest coraz mniejsza grupa już świadków z obozów ocalonych, no to zostaje nam literatura. Dlatego dzisiaj musimy znaleźć taką formę przekazu, zazwyczaj obrazkową, bo współczesne młode pokolenie jest pokoleniem obrazkowym, a więc takim, które szybko przyjmuje, mało trudu chce włożyć w zdobycie tej wiedzy, to taka pamięć wtedy przetrwa. Natomiast ich na pewno nie będą interesowały duże opracowania naukowe, to co my historycy robimy, ale to jest potrzebne, bo to będzie swoistego rodzaju kompendium wiedzy, do którego będzie można sięgnąć. I to jest utrwalenie na stałe. Więc nie jest tak źle, ale z drugiej strony też nie jest tak dobrze. I dlatego bardzo nas cieszy tutaj obecność młodzieży. Wiemy, że oni przyszli dobrowolnie, ich nie spędzono. Oni przyszli dobrowolnie, bo mają wspaniałego nauczyciela historii, który jest tutaj pośród nas też obecny i za to też dziękujemy. Zawsze wiernie z nami tutaj i w koncertach uczestniczył. Polska zasłużona dla ojczyzny, które były zawsze też dedykowane ocalonym z Ravensbrück, bo tam były i kobiety, i mężczyźni, trzeba o tym też tutaj wspomnieć. Ponad 20 tysięcy mężczyzn było, to najpierw była filia Sachsenhausen, a później stało się, ta filia stała się samodzielną jednostką w ramach jednego komendanta obozu w Ravensbrück. I dlatego potrzebne są właśnie takie spotkania, takie upamiętnienia. Trzeba je nagłaśniać. Ja się od niego pozwolę sobie jeszcze, korzystając bodaj z jednej minuty, jeśli pan doktor pozwoli, do tego, co mówił pan profesor Krzysztof Szwagrzyk. Można nawet i więcej. Można więcej? O, dziękuję bardzo. Otóż to zainteresowanie Niemców jest, to brak może zainteresowania Niemców jest zrozumiały z jednego bardzo prostego powodu. Oni, ci bardziej myślący Niemcy, oni po prostu do dziś się wstydzą za to, że ich ojcowie czy ich dziadkowie dopuścili się takich strasznych, okrutnych zbrodni na drugim człowieku. I
Niby to wszystko jest tak w porządku, te pasiaki są wyprane, złożone w kosteczkę, te ściany, lamperie są odmalowane, te artefakty są zabezpieczone, więc one już nie ulegają tak zwanemu trądowi metalowemu, jak tu widzieliśmy na tych blaszkach nieśmiertelnikach, ale tam nie ma ducha. My wiele razy żeśmy się spotykali z takim zarzutem ze strony niemieckiej, dlaczego organizujemy tak duże uroczystości. Dlaczego tak wielu Polaków przyjeżdża? Dlaczego tak dużo jest biało-czerwonych flag? Dlaczego organizujemy mszę świętą? Dlaczego chodzimy od miejsca do miejsca, tak zwanych polskich stacji? To jest i krematorium, i Totengang, czyli miejsce egzekucji. Tam między innymi były te rozstrzelane harcerki z 18 kwietnia 1942 roku. Dlaczego chodzimy nad jezioro Szwed? Dlaczego chodzimy na cmentarz w Fürstenbergu? Dlaczego chodzimy pod polską tablicę, która wbrew woli więźniarek została przeniesiona w inne miejsce. A więc wszystko jest zgodnie z literą prawa, ale niestety tam jest brak ducha. I mówię to z całą świadomością, bo w tym procesie upamiętnienia Ravensbrück uczestniczę nie pierwszy rok. Jestem także kapelanem warszawskiego klubu, więc mam możliwość, miałem możliwość i mam jeszcze możliwość rozmawiania i słuchania, bo wiadomo, te relacje były niesamowite, niesamowicie wstrząsające, niesamowicie budujące też. I to pokazuje, że jesteśmy strażnikami pamięci. I dlatego jeśli my, ta część taka bardziej uświadomiona, że trzeba to zachować dla potomnych, trzeba o tym mówić i nie wolno ulegać tak zwanej poprawności politycznej, to jeśli tu na ziemi za to nie będziemy odpowiedzialni, to na pewno one przyjmą nas tam ze smutną twarzą, kiedy sami staniemy twarzą w twarz z nimi wszystkimi. Dlatego ogromna wdzięczność tutaj w stronę pana profesora, wiceprezesa Instytutu, pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka za to, że nie uległ naciskom, że nie zniechęcił się, tylko finis corona opus. Koniec, wieńczy dzieło. Wierzymy głęboko, że w tym roku, we wrześniu, będzie ta korona, czyli zwieńczenie tego dzieła, ale o tym może kiedy indziej. Także nie jest tak dobrze, ale też nie jest tak źle. Chcę się podzielić taką myślą związaną z tym właśnie pytaniem, że program edukacyjny, o którym wspomniał ksiądz dr Robert Ogrodnik, o tym nie można zapomnieć, który właśnie realizował Instytut Pamięci Narodowej, to był program, który trwał prawie 10 lat i co można powiedzieć o nim, że początki były jak zawsze takie jak mała kula śniegowa, prawda? To była młodzież na początku tylko Warszawy, kilku liceów, prawda, bo to była młodzież licealna. Później ten program w miarę upływu czasu rozrastał się i na koniec to już były setki szkół i ogromna rzesza młodzieży. I z mojego doświadczenia młodzież była ogromnie zainteresowana tematami historycznymi. Dlaczego? Bo miała fantastycznych nauczycieli. Bo znajdowała świetny klimat, prawda, do takich dyskusji. Oczywiście oprócz takiego czysto historycznego rysu, młodzież miała szansę uczyć się, jak robić wywiad, jak ten wywiad nagrywać, jak go przygotowywać do edycji, prawda, takiej na YouTube. Także jednocześnie miała całe spektrum, bo to nie był także wywiad, prawda, od razu, tylko do tego wywiadu były specjalne przygotowania. W Instytucie Pamięci też była osoba, która absolutnie się zaangażowała w ten program. Niestety dzisiaj nie mogła być z nami pani Anna Klimowicz. Pozdrawiamy, bo mam nadzieję, że nas będzie oglądać później. I to też pokazuje, że wszystko się uda, jeżeli człowiek chce, prawda? Jeżeli znajdzie się ktoś, kto uzna, że no, to jest warte zaangażowania się. Także nauczyciel ja myślę, z pasją trochę. I tutaj właśnie ja myślę, że to właśnie jest tak, że trzeba znaleźć tą pasję. Zresztą tutaj też zwracam uwagę na to, że pan doktor, prawda, znalazł pasję publikując publikację Golgota, która też jest fantastyczną rzeczą i no myślę, że to też jest taki kamyczek do tego puzzle pamięci o Ravensbrück.
Ja tylko pozwolę sobie dodać, że mnie moja droga do Ravensbrück w sensie takich badań wiodła, ponieważ ja jestem z wykształcenia historykiem Kościoła i zawsze szukałem materiałów, dokumentów, które dotyczyły męczeństwa, duchowieństwa, chociażby w Dachau, tym bardziej, że wiele osób, które znałem duchownych, miało za sobą tą przeszłość obozową. I tak właśnie któregoś dnia do szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej trafiły kopie dokumentów, których oryginały cały czas znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu w Lund w Szwecji, a które tutaj też na marginesie chciałem dodać, te właśnie dokumenty stały się trochę taką kanwą dla prokuratorów Komisji Ścigania Zbrodni w Szczecinie, delegatura w Koszalinie, do tego, aby jeszcze raz, szanowni państwo, podjąć śledztwo prokuratorskie na temat tego obozu. Oczywiście nie jest to takie typowo prokuratorskie śledztwo, ma ono charakter oczywiście historyczny i dotyczy tego, żeby wykorzystać jeszcze ten czas, póki niektóre osoby żyją, aby do nich dotrzeć, do rodzin, do dzieci osób, które były w Ravensbrück, zebrać dane, chociażby ustalić, czy cała załoga na przykład Ravensbrück stanęła przed sądem, została poddana pod wymiar sprawiedliwości i wiele innych danych szczegółowych, które mam nadzieję, że później będą również do wykorzystania. Także ta droga moich zainteresowań naukowych jako historyka Kościoła, zainteresowana duchowieństwem, jego losami, zgromadzeniami zakonnymi podczas II wojny światowej, doprowadziła właśnie do powstania Golgoty Kobiet, ponieważ przeglądając te kopie, powiem państwu szczerze, że doszedłem do wniosku, że jest to materiał, który uznałem, że w Polsce jest stosunkowo mało znany. Zresztą te materiały, te kopie nie dotyczą tylko Ravensbrück, dotyczą również i innych obozów koncentracyjnych, a przy okazji warto byłoby wspomnieć właśnie o tej polskiej placówce naukowej w Lund, która w moim odczuciu też nie była zbyt dobrze jakoś w Polsce rozpropagowana, jednak zespół pana Łakocińskiego wykonał kawał dobrej roboty, tak mówiąc troszkę kolokwialnie na koniec. Szanowni państwo, zachęcam państwa teraz do zadawania pytań naszym gościom. Proszę się nie bać, jak sami widzicie, są otwarci, rozmowni. Jeśli ktoś ma pytania, kogoś interesują jakieś kwestie szczegółowe, czy też chce się czymś podzielić, to bardzo zachęcam, bardzo proszę, jest teraz na to czas i miejsce. Rączka w górę, jak ktoś będzie zainteresowany, pan tutaj będzie z mikrofonem krążył. Bardzo proszę. To może czekając na to pytanie, chciałem tylko jedną rzecz tutaj dodać, jeśli pan doktor pozwoli. Otóż tak, wspomniana została rzecz bardzo istotna i bardzo ważna i tu trzeba wymienić te osoby, które doprowadziły do wznowienia tego śledztwa. To jest pan minister Andrzej Pozorski, szef pionu ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Instytucie Pamięci Narodowej i pracująca tam pani naczelnik, prokurator Dorota Cebrant. To jest zasługa tej dwójki. I kiedy żeśmy rozmawiali o tym, to zdecydowanie od razu była odpowiedź tak, my tym się zajmujemy i to bierzemy. I od razu trzeba tu wspomnieć pana prokuratora Krzysztofa Bukowskiego, którego też osobiście znam. Jeździłem też wtedy do Koszalina, przeglądaliśmy też te papiery, które no, w cudowny sposób zostały praktycznie odnalezione w piwnicach. I dziękujemy to bardzo serdecznie właśnie pionowi Komisji Ścigania Zbrodni za bardzo dobrą pracę i za kolejne udokumentowanie. To tyle. Dziękuję bardzo. No, kiedy ja byłem prokuratora Bukowskiego, to już było prawie 100 segregatorów z samymi materiałami. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie zrodzone z ciekawości. Miałam się w mojej rodzinie dwie siostry ojca były wywiezione po powstaniu do Ravensbrück.
Ta pamięć w zasadzie była, no ja oczywiście nie byłam córką, tylko bratanicą, więc nie wiem na ile dzieliły się ciotki ze swoimi dziećmi tą pamięcią, ale wydaje mi się, że całkowicie w rodzinie były takie bliższe wspomnienia wyparte. Dopiero w zasadzie pod koniec życia, jak już tak to było na granicy, można powiedzieć nawet demencji, zaczęły się pojawiać jakieś takie szczegółowe opowieści o rzeczywistości obozowej. Spotkałam się z tym, że jedna z tych ciotek w czasie takich wspomnień powiedziała takie zdanie, że była poddana eksperymentom dotyczącym kontroli umysłu. Mnie się zdarzyło trochę dokumentów, książek przeczytać o Ravensbrück, ale siłą rzeczy nie były to wszystkie książki wydane wspomnieniowe i powiem tak, że na takie nie natknęłam się na świadectwa tego, że takie eksperymenty były prowadzone. Jestem ciekawa, czy Państwo coś, żeście na ten temat słyszeli, czy to wynik jakiejś konfabulacji mógł być mojej ciotki, czy takie rzeczywiście doświadczenia były prowadzone, czy żeście się Państwo na to natknęli. A jeśli tak, to czy są jakieś takie, moglibyście Państwo wskazać publikacje, gdzie można by o tym doczytać? To ja pozwolę sobie na to pytanie odpowiedzieć. Proszę Państwa, otóż ta publikacja dr Wandy Kiedrzyńskiej, jak wspomniałem, jej doktorat, została przez nas również troszeczkę ubogacona. Po pierwsze ma o wiele lepszą szatę wewnętrzną graficzną. Wzbogacona została też o różnego rodzaju artefakty, które do tej pory w pierwszym czy w drugim wydaniu 61 i 65 roku nie były dostępne dla autorki, bo największy zbiór pamiątek z Ravensbrück znajduje się w Muzeum Narodowym w Lublinie. To jest ogromna zasługa wieloletniego kustosza tego działu martyrologii pod zegarem w Lublinie, pani dyrektor Barbary Oratowskiej, i dzięki jej życzliwości książka została ubogacona o wiele artefaktów, które po wielu, wielu latach były ocalone z Ravensbrück, tam deponowały, oddawały i składały, żeby echo ich głosów nie umilkło. Druga sprawa bardzo istotna w tej książce to są krótkie biogramy 74 pseudomedycznie operowanych. Dlaczego? Dlatego, że z tego, co mi opowiadała między innymi nieżyjąca już Wanda Rusiewicz, która była przewodniczącą komisji historycznej, weryfikacyjnej w klubie byłych więźniarek założonym i kierowanym przez dr Wandę Kiedrzyńską, zgłaszało się wiele kobiet, które twierdziły, że były poddawane eksperymentom pseudomedycznym. Są przynajmniej trzy źródła weryfikacji, jakie to były eksperymenty i kto tym eksperymentom został poddany i jakie daty. Pierwsze źródło to jest lista odtworzona dzięki Ace Kołodziejczyk. To była Amerykanka polskiego pochodzenia, wykupiona przez rodzinę za grube dolary i ona się nauczyła tych wszystkich operacji na pamięć, imion, nazwisk i numerów i to wywiozła. Druga lista to są tak zwane sympatyczne listy pisane sympatycznym atramentem i to jest też tej publikacji, gdzie malutka grupka, mniej niż pięcioosobowa, byłych wtedy więźniarek, pisała listy do swoich krewnych. I takim sygnałem, że list doszedł, to była informacja. Prześlijcie na przykład w następnej paczce włóczkę czerwoną. I to był sygnał, że list doszedł. Te listy w większości udało się skompletować po wojnie. One znajdują się w Muzeum Narodowym w Lublinie. I to jest drugie źródło. I trzecie źródło to jest lista Lanskorońskiej. Otóż kiedy ona współpracowała, używając także swoje arystokratyczne korzenie do tego, że miała możliwość dotarcia do szwedzkiego dworu królewskiego, to profesor Lanskorońska również taką listę wywiozła osobiście z obozu. I to są trzy źródła potwierdzające się jednocześnie. I lista tych 74 operowanych jest dodana do tej publikacji. Na tym polega też bezcenna, unikatowa wartość tej publikacji Wandy Kiedrzyńskiej. Natomiast teraz odpowiadając na Pani pytanie. Eksperymenty, które były prowadzone w obozie Ravensbrück, zrodziły się w pewnym sensie trochę z przypadku. Przypadek je wymusił. Otóż w 1942 roku był zamach na protektora Czech i Moraw, Heinricha.
To był człowiek między innymi odpowiedzialny za operację Wannsee. Historycy wiedzą, o co chodzi. To jest kwestia, tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, czyli wymordowanie Żydów, Holokaust, mówiąc po prostu. A Wannsee od miejscowości, gdzie ta konferencja się odbywała. I kiedy próbowano ratować postrzelonego przez trzech czeskich cichociemnych, tego Heinricha, niestety medycyna zawiodła. On umarł w czerwcu 1942 roku. I wtedy Himmler, który był głównym nadzorcą obozów koncentracyjnych, kierujący oczywiście przez inspektorat obozów, który się znajduje w Oranienburgu, i przy Oranienburgu założony był drugi obóz, czyli Sachsenhausen, tam gdzie byli nasi profesorowie z UJ-u, gdzie byli polscy biskupi, błogosławiony biskup Władysław Goral, biskup Leon Marian Fulman, biskup ewangelicki Juliusz Bursze, tam gdzie zamordowano generała Grota Roweckiego, tam gdzie zamordowano generała Bolesława Roje, między innymi też profesora Ignacego Chrzanowskiego, znanego nam wszystkim tutaj z historii literatury niepodległej Polski dwudziestolecia. To tenże Himmler polecił, aby rozpoczęto badania w kierunku, jak uchronić żołnierzy na froncie. I zaczęto między innymi doświadczenia z sulfonamidami i zaczęto operacje chirurgiczne. I w Ravensbrück w znakomitej większości były prowadzone operacje chirurgiczne różnego rodzaju. O tym wspomina właśnie dr Wanda Kiedrzyńska w swojej publikacji. I w przypadku krótkich biogramów tam jest też informacja o tym. Natomiast jest specjalny artykuł, który systematyzuje te wszystkie operacje, łącznie z numeracjami, które Niemcy nadali. Do dzisiaj nie udało nam się tych kodów rozszyfrować kompletnie. Natomiast nie słyszeliśmy, przynajmniej nie spotkaliśmy się w żaden sposób z jakąkolwiek informacją, żeby były prowadzone jakieś doświadczenia w sferze mózgowej. Prowadzili też Niemcy doświadczenia ubezpładniawiające na Żydówkach i na Sinti i Roma, na młodych dziewczynach kilkunastoletnich. To między innymi profesor dr Klauberg to robił metodą promieni rentgenowskich, ale też i metodą taką inwazyjną, chemiczną. Natomiast jakichkolwiek innych nie było. W Ravensbrück były to operacje chirurgiczne różnego rodzaju. I operacje trwały od 1 sierpnia 1942 do jesieni, do listopada konkretnie 1943. To był ten przedział czasowy, kiedy 85 kobiet zostało poddanych w sumie, z czego 74 to były Polki z transportu lubelsko-warszawskiego, czyli z Zamku Lubelskiego i z warszawskiego Pawiaka. Później nie było tych operacji więcej prowadzonych. Niemcy pewnie by to robili, ale wystraszyli się, ponieważ świat się o tym dowiedział. Po pierwsze, kiedy poszły sympatyczne listy, to Londyn podał w radiu taką informację, że w obozie w Ravensbrück są przeprowadzane eksperymenty łącznie z imionami i z numerami i z nazwiskami, co później skutkowało, że Niemcy próbowali wyłapać tak zwane króliki z Ravensbrück, żeby je wszystkie wymordować, ale dzięki solidarności międzynarodowej w obozie one ocalały. Drugie źródło było takie, że z Watykanu papież Pius XII do każdej operowanej przysłał imienną paczkę żywnościową z imieniem, z nazwiskiem i z numerem. I Niemcy się wystraszyli, bo zaczął się robić wielki hałas w świecie, że to wszystko wyszło na światło dzienne. Oni myśleli, że radiostacja jest w obozie, szukali radiostacji i tam prawie że ziemię przekopywali, może nie na 1,5 metra, ale szukali wszelkimi metodami, w jaki sposób te informacje wyszły. One wyszły po prostu drogą korespondencyjną, przez skrzynkę pocztową. Więc w Ravensbrück nie było takich doświadczeń. Przynajmniej żadne dokumenty i żadne zeznania więźniarskie, a rozmawiałem z wieloma już nieżyjącymi, a operowanymi, żeby o jakichkolwiek takich eksperymentach mówiły. Dziękuję. Bardzo proszę, czy jeszcze jest ktoś chętny? Bardzo proszę tutaj. Borysa Teleski,
Jestem członkiem Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Szanowny księże profesorze, szanowni państwo, to głęboko poruszające dla mnie, co wy tu mówicie, nie tylko dlatego, że moja ciotka Wanda Terlecka była w Ravensbrück, ocalała, ale dlatego, że od lat zmagamy się w gronie przyjaciół z tą utratą pamięci. I tutaj niestety jestem bardziej pesymistycznie na to patrzę. W naszym gronie jest kilku młodych historyków, którzy no w tej chwili uczą w szkole, więc zacytuję tylko jedną wypowiedź uczniów z klasy ósmej. Na pytanie, z kim my, Polacy, walczyliśmy w wrześniu 1939, odpowiedź całej klasy była z Europejczykami. Także nie chcę cytować tutaj pozostałych rzeczy, po prostu no, ci ludzie meldują, nasi historycy meldują, że po prostu następuje generalny odpływ, utrata pamięci. I jeżeli my nic nie zrobimy, to następne pokolenie może już nie być Polakami, no po prostu może się nie orientować, co się działo. Dlatego mam pytanie takie, mianowicie w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu jest filmoteka, w której jest szereg no, ciekawych prób przywrócenia pamięci. I jestem ciekaw, czy, bo o to nawet pytałem w pewnym środowisku związanym z Ravensbrück, czy ktoś myśli w tym środowisku o filmie o Ravensbrück. Bo moim przekonaniu, moi kochani, tutaj wielokrotnie tu pan profesor mówił o Niemcach i chciałem tutaj się głęboko pochylić, panie profesorze, po wiele lat chciałem panu pocałować dłoń za to, co pan zrobił dla ratunku polskiej pamięci, za Inkę, nie tylko Inkę. Bóg zapłać, panie profesorze. No i właśnie chciałbym pana prosić, żeby pan był orędownikiem, bo pan dlatego to robi, pan rozumie, że bez tego możemy tę pamięć stracić po prostu, operacyjnie stracić. Czy jest w tym środowisku jakaś myśl, żeby nakręcić film o Ravensbrück? Powiem tak, no ja się zetknąłem z środowiskiem niemieckim, w którym niemal masowo kręci się filmy. Masowo się kręci. Państwo to wiecie, odwołuję się do waszej pamięci. No, takie filmy były i u nas, nasi ojcowie, nasze matki. Te filmy się w większości posługują kłamstwem, a przecież my możemy mówić prawdę, czystą prawdę. I moim przekonaniem, no dobrze, że ktoś robi te jakieś próby z komiksami, ale ja uważam, że jedyną szansą chyba jest pokazanie wstrząsającego filmu, opartego na faktach autentycznych. To na pewno nie jest proste. Musi być świetny scenariusz. Są to ogromne koszty, ale moi kochani, żeby ratować pamięć młodego pokolenia, to koszty się nie liczą. Dlatego czy jest właśnie, czy państwo, czy ksiądz profesor wie o kimś takim, kto taką myśl ma, bo jest, nawet mam wypowiedź IPN-u z 2018 roku, biuletynie numer 4, że od 20 lat polscy historycy nie zajmowali się problemami niemieckimi. Następuje generalna utrata pamięci na tym odcinku, więc tylko ofensywa, którą mogliśmy się teraz przyjąć, mogłaby nas uratować, uratować przyszłe pokolenie i przyszłą Polskę. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, jest. Przede wszystkim dziękuję panu za dobre słowo. Dziękuję. Walka o pamięć, no, żeby ją zachować, żeby ona miała taki wymiar, kształt, jaki powinna mieć, to trzeba stoczyć o nią walkę. I to jest właściwe słowo. Walka. Nie będzie sytuacji, kiedy ktoś o naszą pamięć zbiorową, polską zadba. Tego się nie mianuje, tego się nie narzuci, to się nie stworzy samo. Żebyśmy byli zadowoleni z tej naszej powszechnej polskiej świadomości, żebyśmy mieli takie oto przekonanie, że istnieje ciągłość pokoleń, to jest niezwykle ważne, w której pamięć jest przekazywana, potrzeba do tego szeregu elementów i spójności działania. Mówimy o przekazie rodzinnym. On musi być, ale nie zawsze może być, z różnych powodów. To musi być szkoła. Szkoła, w której nie tylko podręcznik, nawet najlepszy, ułatwi nam tą walkę o pamięć, bo potrzeba jeszcze czegoś niezwykle ważnego. Nauczyciela. Nauczyciela,
którego przed II wojną światową w taki szczególny sposób doceniano, bo rozumiano jego rolę. Potrzeba nam dzisiaj także, szanowni państwo, zrozumienia, że współczesność, w której żyjemy, wymaga, żeby szczególnie do młodego pokolenia, ale nie tylko, docierać środkami innymi niż do nas. Takimi środkami, które są dla nich zrozumiałe. To jest na pewno internet. To jest na pewno to wszystko, co związane jest z tą techniką współczesną, która ma ogromne możliwości. Czy młody 13-15-letni młodzieniec, młoda dziewczyna, mając do wyboru książkę i komórkę, żeby sięgnąć po wiedzę, sięgnie na pewno po książkę? Absolutnie. Nie. Musimy, możemy się z tym nie zgadzać, może nam się to nie podobać, ale musimy to rozumieć, że tak właśnie jest. I musimy znaleźć sposoby do tego, żeby do młodego pokolenia w ten sposób docierać. W sposób atrakcyjny, który spowodować być może to w przyszłości, że poprzez dobry program na komórkę, dobre opracowanie w internecie, potem spowoduje, że sięgnie po książkę, ale to potem. I jeszcze jedno. Zgadzam się z panem, że potrzeba nam bardzo dobrego i wcale nie jednego filmu. I mówię tutaj, szanowni państwo, nie tylko o Ravensbrück. Nieraz mówię tak, gdybyśmy żyli w Stanach, albo inaczej, żeby Amerykanie mieli naszą historię, stworzyliby setki genialnych filmów. Genialnych filmów. Oni to potrafią. Nie bardzo potrafię wytłumaczyć, dlaczego jest tak, że w ostatnich latach w Polsce te podejmowane próby opowiedzenia o ciekawych historiach, o naszych bohaterach wcale nie były doskonałe. I to jest delikatne moje określenie. I w tą naszą niemoc, nie potrafię, powtórzę raz jeszcze, określić przyczyn, dlaczego tak się dzieje, wchodzą ze swoim przekazem Niemcy, wchodzą w Rosjanie. To są wielkie pieniądze, to są wielkie możliwości i to jest ich narracja. Tytuł, który pan przywołał, Nasze Matki, Nasi Ojcowie, jest znany na całym świecie, szanowni państwo. Ale dlatego, że powstał film za ogromne pieniądze ze wsparciem wielu urzędów niemieckich. Tak się również walczy o pamięć. Tak się dba o historię. Jeżeli my tego nie potrafimy, to Niemcy, Rosjanie będą na świat przekazywali swoją historię albo swoje widzenie historii. A my będziemy musieli po raz kolejny odpowiadać, walczyć z niesławieniem, z krzywym obrazem i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Jedno, bardzo proszę tutaj pan. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję, spotkanie. Ja może przedstawię się, nazywam się Włodzimierz Bernacki. Oprócz tego, że jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, to senatorem i obecnie pełnię funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. I ta moja obecność tutaj naprawdę, proszę mi wierzyć, nie jest przypadkowa. Ja przez wiele lat unikałem takich sytuacji, w których mógłbym się znaleźć w takich miejscach jak Auschwitz czy Ravensbrück, bo dla mnie, mimo że moja rodzina była rodziną oszczędzoną przez historię, przez los, w tym sensie, że nikt z rodziny nie był więźniem obozu koncentracyjnego, no to jednak dla mnie, jako człowieka, który jest mocno emocjonalny, tego rodzaju kontakt z rzeczywistością ściany, muru, pieca krematoryjnego,
czy tych płyt, które w Auschwitz po dzień dzisiejszy leżą, a które zostały ułożone przez więźniów. Dla mnie takie miejsca są miejscami świętymi. Są takimi miejscami, w których trudno się odnaleźć, gdzie trudno w ogóle wypowiedzieć jakiekolwiek sensowne słowa, ponieważ ci, którzy tam zginęli, oni takie mam głębokie wrażenie, tam ciągle są. To są kawałki kości, to jest proch, to jest wszystko to, co przenika nie tylko w tym wymiarze historycznym, ale takim czysto fizycznym. Przenika ten świat II wojny światowej, wchodzi w ten świat nasz współczesny. W mojej opinii trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na jedno, że ten błąd, który my popełniliśmy, to błąd fundamentalny, kiedy mówimy o ofiarach II wojny światowej. W mojej opinii ofiarami nie byli ci, którzy zostali zamordowani. Oni nie byli w tym sensie ofiarami, że tak jak to często w języku potocznym tego słowa używamy. Oni nie byli tymi, którzy zostali pokonani. Oni nie byli tymi, którzy zostali zwyciężeni. Oni nie byli tymi, którzy zostali złamani. Przykład Ravensbrück to jest przykład takiego obozu, w którym Polki były wolne. Były wolne, kiedy decydowały się, żeby wstąpić do Związku Walki Zbrojnej, do Armii Krajowej. One były wolne w momencie, kiedy były w tym wagonie bydlęcym. One były wolne, kiedy wchodziły na teren obozu. My powinniśmy mieć świadomość tego, że to byli ludzie wolni, którzy właśnie dlatego, że byli wolni, dlatego taki, a nie inny los im zgotowano. To jest jedna bardzo istotna kwestia. Na te osoby powinniśmy spoglądać jako te, które zwyciężyły. My powinniśmy mieć świadomość tego zwycięstwa, które zostało odniesione przez tych ludzi, którzy zostali zamordowani. W większości jesteśmy katolikami, a jednak trudno jest nam zdefiniować pojęcie wolności dzisiaj. Tak trudno nam zrozumieć, że ci ludzie, którzy byli w obozach, ci, którzy walczyli w różnych miejscach, tak naprawdę nawet jeśli ginęli, to byli zwycięzcami. Zwycięzcami, triumfatorami nie byli ci, którzy zakładali pętle na szyję. Zwycięzcami nie byli ci, którzy strzelali w tył głowy. Zwycięzcami byli ci, którzy wytrwali do końca w przekonaniu na tych zasadach, jakie mieli, jakie im wpojono. To fundamentalne pytanie, które pan profesor zadał, dlaczego tak się stało. Jesteśmy w większości katolikami, a mamy problem z językiem pierwszym. Język Biblii jest językiem Słowa objawionego. Zgadzamy się, że te znaczenia, które tam się zawierają, są znaczeniami, które są dla nas znaczeniami świętymi. Dlaczego zatem, kiedy mówimy o tym wszystkim, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, używamy zniekształconego języka? Przecież na co dzień mówimy o tych, którzy byli hitlerowcami. Mówimy o tych, którzy byli nazistami, o tych, którzy byli komunistami. Nie używamy precyzyjnego języka. Nie nazywamy tego, co się działo w obozie Ravensbrück, jako ludobójstwa. Przepraszam za takie skojarzenie, ale to, o czym tutaj ksiądz doktor mówił, to wprost, gdyby zestawić z obecną ustawą o eksperymentach naukowych z wykorzystaniem, przepraszam za to zestawienie, ale zwierząt, to status zwierzątka dzisiaj, świnki morskiej, był zdecydowanie dzisiaj lepszy niż status człowieka,
człowieka, który był uwięziony w obozie koncentracyjnym. Kiedy mówimy o języku pierwszym, to pamiętajmy o tym, że ten cały okres po 1945 to jest moment, w którym uniwersytety stały się czerwone. Stały się uniwersytetami, w których wykładowcami byli współpracownicy reżimu komunistycznego. Ja studiowałem w latach 80. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ja nie miałem żadnego profesora, który byłby profesorem aktywnym w czasie międzywojnia. Większość bądź została wyrzucona, bądź już została, no, przeniosła się poza doczesność. Ten język, w którym zostaliśmy wykształceni, mówię o swoim pokoleniu, to jest język, w którym doszło do tak naprawdę pomieszania terminów, do pomieszania pojęć. Tych, którzy przyszli zaprowadzić porządek taki lub inny, nazwano wyzwolicielami. Tych, którzy doprowadzili do wyniszczenia tak naprawdę dużej części narodu polskiego, zostali nazwani budowniczymi Polski. Więc, szanowni państwo, jeśli używamy takiej terminologii, jeśli spoglądamy na współczesne elity intelektualne, jeśli spoglądamy na celebrytów, którzy kształtują pogląd na te wydarzenia, to powinniśmy też zrozumieć, że ten sposób narracji, bo to tak tylko chyba trzeba nazwać, jest całkowicie z gruntu fałszywy. Jesteśmy w dużej części społeczeństwem katolickim, a mamy problem z odwołaniem się do pojęcia prawdy. Prawda to jest rzeczywiście to, co powinno być fundamentem naszych działań. I z tego też względu, kiedy podjęliśmy pewne działania w Ministerstwie Edukacji i Nauki w roku 2020, dopiero w 2020, ponieważ wcześniej tam ministrem tego resortu, mimo że rząd Zjednoczonej Prawicy, to jednak nie czyniono tam zbyt wielkich działań w tym względzie. Podjęliśmy działania zmierzające przede wszystkim do zrewidowania programów, jeśli chodzi o fundację, Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki. Okazuje się, że większość programów naukowych, które były dedykowane dla między innymi polskich uczonych, one dotyczyły kwestii stanu świadomości, pamięci o wydarzeniach II wojny światowej. Nie zarezerwowano żadnych środków na sfinansowanie takich działań, które koncentrowałyby się wokół badania tego, co Niemcy uczynili na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. To jest ten problem, ale i też środowiska naukowego, bo pomimo tego, że te reguły i te programy zostały zmienione, to jakoś tak chętnych polskich uczonych nie ma, bo w tej chwili panuje moda na to, żeby raczej pisać o mniejszościach seksualnych, które były prześladowane w czasie II wojny światowej, a nie na temat właśnie chociażby Polek, które przeszły taką gehennę w Ravensbrück. To jest również to, co dotyczy wprowadzenia zupełnie nowego przedmiotu, historia i teraźniejszość. Nie zrozumiemy, nie będziemy wiedzieli, jak się zachować we współczesnym świecie, jeśli nie będziemy mieli świadomości dotyczącej tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej czy w następstwie II wojny światowej. To jest obowiązek szkoły polskiej, żeby budować to przekonanie i tę świadomość pewnej ciągłości, bo nie będzie tej ciągłości, jeśli będziemy mieli tak zwane narracje. My mamy przekazywać prawdę w szkole i w świecie akademickim. Nie mamy tworzyć jakichś tam narracji. My musimy
tego samego języka używać w kolejnych pokoleniach. Wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej nie tylko komunikować się pomiędzy pokoleniami, ale przekazywać pomiędzy pokoleniami te wartości, które mają znaczenie fundamentalne. No i wreszcie też podjęliśmy działania, realizujemy taki program bardzo szeroki Poznaj Polskę. To jest program całkowitej właśnie refundacji wycieczek właśnie w takie miejsca jak obozy zagłady niemieckie, obozy zagłady na ziemiach polskich. Ja pozwolę sobie mówić o niemieckich obozach zagłady. Nie będę nazywał tych nazistowskimi, ponieważ proszę też zobaczyć, nikt nie mówi, że to jest narodowo-socjalistyczny, a jest to narodowo-socjalistyczny. Nikt nie mówi również o tym, że i tutaj też w mojej opinii jesteśmy otwarci tutaj na te badania, o których Państwo mówili. Ja dopiero po lekturze Jarosława Rymkiewicza uświadomiłem sobie, że zrozumiałem w wielu wypadkach swoich rodziców, którzy II wojnę światową przeżyli w realiach dzieciństwa wojennego. To jest też ten problem, który warto zbadać z punktu widzenia właśnie socjologiczno-filozoficznego czy filozoficzno-socjologicznego. Jak mocne piętno te dwa totalitaryzmy odcisnęły na świadomości, na naszej tożsamości jako Polaków. Te miejsca powinniśmy odwiedzać. Dzieci powinny mieć świadomość tego, że dominacja pewnych narodów w tej części świata jest czymś codziennym i że mogą zmieniać się formuły wywierania i realizowania polityki imperialnej, ale zawsze będzie to w realiach w tej części świata. No i wreszcie rzecz o takim, powiedziałbym, znaczeniu dla mnie bardzo, bardzo istotnym. Wrócę do tego, o czym już powiedziałem. To jest to, że wolność jest wartością pierwszą i wartością podstawową. I ta wolność może być realizowana tylko wtedy, kiedy odnosimy ją do pewnych reguł, pewnych norm, które są o wiele dłuższe niż istnienie czy kadencja tego lub innego parlamentu. Ci, którzy przeżyli Auschwitz, ci, którzy przeżyli Ravensbrück, byli głęboko przekonani, że te regulaminy i to prawo, które zostało ustanowione właśnie chociażby dla tych obozów, czy dla Generalnej Guberni, czy dla III Rzeszy, jest tylko prawem ustanowionym, jest prawem całkowicie sztucznym. Podobnie ci, którzy zostali wywiezieni gdzieś za krąg polarny, mieli świadomość tego, że to prawo jest prawem całkowicie sztucznym. Więc młode pokolenie też powinno zyskać takie głębokie przekonanie, że wolność to nie jest swoboda czynienia tego, na co ma się ochotę, ale wolność to jest tak naprawdę ta zdolność do kierowania się normami, zasadami, regułami, które są wcześniejsze i bardziej pierwotne niż istnienie jakiegokolwiek porządku prawnego w sensie instytucjonalnym. Bo jeśli będziemy rozumieć i rozumować tylko w kategoriach doczesności tego robaczka jednodniowego, to rzeczywiście ten los może się powtórzyć. Totalitaryzmu, tylko w nieco innej postaci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Ja mam taką propozycję, ponieważ tutaj już czas nas trochę goni. Chciałbym, żebyśmy ten... Tak? Nie wiem. To znaczy jedno słowo po prostu już, szanowni państwo, kończymy, dobrze? Przepraszam, ja tylko dziękuję pani za zaproszenie. Potem do pani podejdę. Ja chciałam tylko powiedzieć, pan mówił o młodzieży, więc ja należę do klubu Mauthausen. Nasz klub mieści się na ulicy Urbanistów. I tam nauczyciel, który był w obozie, właśnie założył Izbę Pamięci. On uczył w tej szkole. I od tej pory
od bardzo długiego czasu młodzież co roku wyjeżdża do obozów w Niemczech i potem my się spotykamy w Mauthausen, a oni wyjeżdżają wcześniej, objeżdżają Niemcy i my się tam spotykamy. Także nie jest tak, że nie ma. Jak są nauczyciele, jak są ludzie, którzy o to zadbają, to jest tak. Mamy trudności z finansami, ale to jest inny problem. W każdym razie ta młodzież, żeby wyjechać, tak się bardzo się stara, bo nie wszyscy mogą wyjechać. Tylko uczniowie, którzy się sprawują odpowiednio, mają odpowiednie wyniki w nauce. Także do tej pory tak było. Przez 2 lata już nie jeździli ze względów wiadomych. Ale w tym roku też jeszcze nie pojadą, bo już nie było miejsc w hotelach. W każdym razie wszyscy, którzy się tam uczą, to bardzo chętnie jeżdżą co roku. To jest grupa przeważnie około 50-40 paru uczniów. Czyli w ten sposób potwierdza pani to, o czym tutaj już nasi dyskutanci mówili. Dlatego chciałam zabrać ten głos, żeby to powiedzieć, że jednak jest w narodzie coś i oni bardzo chętnie jadą i mają potem sami na swoim przykładem mogą innym przekazać to. I to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Tutaj pani się jeszcze usilnie, tylko miałbym... Tak. Tutaj. I tutaj pani jeszcze na końcu i na tą część dyskusyjną zakończymy. Nazywam się Jadwiga Sokołowska. Babcia ze strony mojej matki przeżyła Ravensbrück, a babcia ze strony ojca została zamordowana w Auschwitz. Wstrząsnęły mnie pana słowa, że oni umarli wolni. Czytałam Annę Pawełczyńską, słuchałam opowieści mojej babci ze strony matki Jezierskiej z domu Chorwat. Znam opowiadania pani Lanskorońskiej, znam opowiadania wielu. W żadnym wypadku nigdy nie powiem o tych ludziach, że byli wolni. Oni sami mówili, byli upodleni, niszczeni wszelkimi metodami. Natomiast to, co pisała Anna Pawełczyńska, zachowali człowieczeństwo. Nie wszyscy oczywiście, ale kwestią było w tych makabrycznych warunkach skrajnego zniewolenia i upodlenia zachować te człowieczeństwo. Także nigdy nie zgodzę się z mową, że oni byli wolni. I tutaj jeszcze... Tutaj pani się jeszcze zgadza. Tu z przodu, tutaj z przodu. Ja przepraszam bardzo, ale mam pytanie, a równocześnie apel. Ewentualnie do pana profesora. Jako dziecko byłam w obozie Ravensbrück z matką. Dla mnie transporty wywożące, zwłaszcza powstaniowe, nas do obozu Ravensbrück wiążą się zawsze z obozem Neuengamme, gdzie byli oddzielani mężczyźni i chłopcy powyżej 16 roku życia. I mam pytanie, ponieważ nie spotkałam się, mimo że pracowałam w kole byłych więźniów Neuengamme, nie spotkałam się nigdy z szerszym zainteresowaniem IPN-u tym obozem. A mężczyźni, Polacy, byli drugą pod względem narodowości liczbą w obozie Neuengamme. I ten obóz wart jest również zainteresowania, chociażby z tego względu. I mam pytanie, czy jest on pod jakąśkolwiek uwagą IPN-u? W każdym razie apeluję o to. Panowie mówili o filmach. Myśląc o filmie Historia zatonięcia 3 okrętów, w tym Cap Arcone z 7000 więźniów, nie tylko obozu Neuengamme, jest warta też filmu. Dziękuję. Szanowna Pani, Szanowni Państwo, Instytut Pamięci Narodowej od długiego już czasu zrobił niezwykle dużo, żeby o zbrodniach niemieckich, nie nazistowskich, mówić. A są podejmowane różnego rodzaju działania historyczne. Są zatrudniani ludzie, młodzi historycy z biegłą znajomością języka
niemieckiego, którzy mają nadrobić też pewne zaległości w tych badaniach. Zapewniam Państwa, że to nie jest tak, że Instytut Pamięci Narodowej uznaje, że historia II wojny światowej, zbrodnie niemieckie, sowieckie zostały przebadane i w zasadzie możemy już powiedzieć, że wszystko zostało zrobione. Zapewniam, że tak nie jest. Ten obóz także wchodzi w zakres tych zainteresowań i proszę tylko o cierpliwość, aby można za jakiś czas pokazać efekty naszych pracy naszych historyków. Dziękuję. I tutaj, jeżeli chodzi o widownię, to panią poproszę jako ostatnią już, bo się usilnie zgłaszała i na tę część pytań zakończymy. Dzień dobry Państwu. Ja przyjechałam z Poznania specjalnie na ten panel dyskusyjny, ponieważ ciągnęło mnie do tego, żeby spotkać Państwa i bardzo dziękuję za całe to spotkanie, za Państwa przeogromną działalność ku prawdzie, bo to jest najważniejsze. Reprezentuję Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i pragnę zwrócić uwagę wszystkich Państwa tu obecnych, że jest pewien obszar, właściwie wiele jest takich obszarów, o których tutaj nie powiedzieliśmy, które wymagają dalej badań historycznych. Jednym z takich obszarów jest właśnie Wielkopolska, ponieważ Wielkopolska uchodziła przez wiele lat jako teren, o którym się milczało, że niby tam w czasie II wojny światowej to tam się za wiele nie działo, tak nie było. Pierwszy obóz koncentracyjny na terenie Polski to był właśnie w Poznaniu, Fort VII. Z Fortu VII wywożono więźniów do lasów miejscowych, między innymi do lasów palencko-zakrzewskich, do rożnowskich. I na terenie całej Wielkopolski, z tym obszarem w lasach palencko-zakrzewskich może najbardziej, jest ogrom dołów śmierci, takich jak w Katyniu. Dlatego możemy mówić nawet, że mamy tam drugi Katyń. I te doły śmierci z prochami w większości, ale też z dołami śmierci osób, ofiar, które nie zostały przez Niemców jeszcze rozpracowane i pod koniec wojny odkryte. Czyli mam na myśli to, że te ofiary w niektórych grobach jeszcze nie zostały spalone. Myślę, że musimy mówić o ofiarach, które były w całej Polsce przez dwa reżimy, bo tak od 17 września przecież Polska w kleszczach dwóch reżimów, które przed wojną już zaplanowały te zbrodnie w Ravensbrück, w Mauthausen-Gusen. Obozy były budowane już przed II wojną światową. Obóz w Auschwitz dla Polaków. Potem dopiero Birkenau budowany był dla ludności żydowskiej. Proszę Państwa, prawda i zdrowe podejście do naszej historii, do naszej tożsamości, do naszych korzeni, do ofiar polskich, które ginęły za Polskę, dlatego tylko, że byli Polakami, że zwyciężyli najpierw w powstaniu wielkopolskim, tak? Doprowadziliśmy razem, nasi przodkowie doprowadzili do tego, że nasza Polska odzyskała po 123 latach niewoli niepodległość, budowała tę niepodległość przez okres dwudziestolecia międzywojennego, a Niemcy postanowili tym razem inaczej rozprawić się z tymi Polakami. Jeżeli przez 123 lata nie można było zniemczyć, zrusyfikować, podnieśli głowy Polacy, zatem należy ich po prostu wybić, wytłuc, zniszczyć przede wszystkim elitę
I na pierwszy ogień do Fortu Siódmego na przykład trafiali ludzie, tak zwana inteligencja polska, a więc profesorowie, nauczyciele, ludzie, którzy pracowali w podziemiu, harcerze, młodzi, czyli cała elita, rzemieślnicy. I oni co? Albo do dołów śmierci w lasach palencko-zakrzewskich i innych lasach wielkopolskich, albo też trafiali właśnie do Auschwitz, do Ravensbrück, do Mauthausen-Gusen. Mówmy o Niemcach i Austriakach, bo my jeździmy w ramach stowarzyszenia, wozimy dzieci, młodzież w ramach konkursu dorocznego z IPN w Poznaniu organizowanego, konkursu historycznego Moja, losy mojej rodziny. Nagrodą jest właśnie wycieczka, złe słowo wycieczka, wyprawa, miejsce do miejsc pamięci, czyli wyjazdy pamięci, gdzie co roku tą młodzież wozimy. Moja koleżanka, pani prezes Elżbieta Rybarska z tego stowarzyszenia, od lat wcześniej niż ja jeździ i przy okazji sprawdza, jak wygląda ta historia w Mauthausen-Gusen, Austria Górna, przepiękne tereny, że podziwiać można zieleń, a tam 80 podobozów Mauthausen-Gusen zakopanych. A my o tym nie potrafimy mówić i przez 80 lat my prawie wolności nie mieliśmy, bo gdybyśmy ją mieli, to inaczej wyglądałaby ta historia i pamięć o naszej historii. A lokalnie upamiętnialiśmy, ale w skali Polski mało kto wie o tym, jak Wielkopolska została doświadczona. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ani jednej kropeczki na terenie Wielkopolski nie ma, że w ogóle istniały takie miejsca, gdzie po tysiące ludzi spoczywa bezimiennie, spaleni. Proszę przyjąć to po prostu jako informację ode mnie, Wielkopolanki, że musimy dbać o historię, o nasze korzenie w całej Polsce i rozprawić się z tymi niewłaściwymi nazwami na pomnikach nazistowskie, hitlerowskie. Wreszcie trzeba to zmienić. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. Szanowni Państwo, w tym dzisiejszym dniu takim szczególnym, kwietniowym, kwiecień, miesiąc pamięci poświęconej ofiarom w Ravensbrück, nasze spotkanie pomału dobiega końca, zostały nam dwa akcenty. Jeden akcent to słowo podsumowania ze strony księdza doktora Roberta. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu doktorowi za wywołanie tego tematu, że kwiecień jest miesiącem pamięci o Ravensbrück. Proszę państwa, unikat tej książki polega jeszcze na tym, że jest tutaj zamieszczona uchwała Senatu, która ogłasza, że kwiecień jest miesiącem pamięci o Ravensbrück. Jesteśmy bardzo wdzięczni Senatowi Rzeczypospolitej, że taką uchwałę podjął i że jednocześnie także to zostało na zawsze wpisane do polskiej świadomości. Ta uchwała jest z 30 marca 2011 roku. Treść tej uchwały zawarta jest tutaj w apendyksie w publikacji dr Kiedrzyńskiej. I druga kwestia, tutaj w stronę pana ministra Bednarskiego. Otóż nasza fundacja rok temu złożyła pewną prośbę i pewien wniosek na ręce pana ministra Rzymkowskiego, uzupełnienia pewnej luki. Gdyby pan minister tam zechciał zajrzeć, czy ta sprawa została uwzględniona, bylibyśmy niezmiernie wdzięczni. Widzieliśmy się z panią prezes Nowakowską, z ministrem Rzymkowskim. Bardzo popierał, bardzo chciał się zaangażować i chcielibyśmy wiedzieć, czy to będzie uzupełnienie tej luki. Natomiast pytanie tutaj padło o filmy w Ravensbrück. Proszę państwa, nie chcielibyśmy na pewno, żeby to był film hollywoodzki. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zwracały się w tej kwestii, ale proponowali nam takie rozwiązania, które nie są dla nas do przyjęcia.
A więc w kontekście hollywoodzkim niestety taki film nie może powstać, bo będzie to w pewnym sensie trochę szarganie pamięci. Ale małymi krokami idziemy do przodu. Otóż dzięki życzliwości pana ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka, wiceministra spraw zagranicznych i dzięki dobroci także pana dyrektora Sławomira Kowalskiego, dyrektora Departamentu Polonii i Współpracy z Polakami za granicą, ta publikacja dr Wandy Kiedrzyńskiej jest tłumaczona na język angielski. Chcemy, żeby w ten sposób poprzez wszystkie placówki dyplomatyczne poszła w świat, ale zarazem, żeby udostępnić ją szerszemu kręgowi. Kiedy będziemy ją mieli przetłumaczoną na angielski, automatycznie ta monografia pójdzie do miejsca pamięci w Ravensbrück, do tamtej księgarni muzealnej, bo to jest luka. Niestety brakuje publikacji w języku angielskim szczególnie, dobrych publikacji polskich, czyli takich, które są translowane z polskiego na angielski, które by te kwestie ustawiały, jak to naprawdę było. Także z punktu polskiej racji historycznej. Także metodą małych kroków, ale coś robimy do przodu. Podsumowując natomiast, jestem niesamowicie wdzięczny przede wszystkim za Państwa obecność. Jest popołudnie, jesteście Państwo zmęczani po różnych obowiązkach, zajęciach, a jednak znaleźliście czas. Pani wspominała, że przyjechała z serca Wielkopolski, ze stolicy, z Poznania. Wiem, że Poznań nas ogląda, Środa Wielkopolska też nas ogląda, bo takie sygnały też dostałem. To pokazuje, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Tak jak słowa naszego hymnu narodowego, bo przecież z tymi słowami te 18 kwietnia 1942 roku umierały w Tottengangu w Ravensbrück, krzycząc ostatnie słowa, jeszcze Polska nie zginęła. I to są świadectwa byłych więźniarek i o tym też wspominała osobiście Wanda Pułtaska. Natomiast to także jest ogromna nadzieja, że śledzicie Państwo to wszystko i patrzycie na ręce, ale to dobrze, bo to pokazuje, że jest zainteresowanie. A jeśli jest zainteresowanie, to metodą kropli drążącej skałę. Wdzięczni jesteśmy też tutaj za obecność tak znakomitych gości pośród nas i ufamy, że to spotkanie zaowocuje, że będziemy mówić z podniesioną głową i nie ulegając tak zwanej politycznej poprawności i nie giąć swoich pleców przed złymi oczekiwaniami ze strony naszych niemieckich partnerów, bo trudno się z nimi niestety o pamięci rozmawia, to bardzo trudno, co możemy to, i pan profesor to wspominał, i my z panią prezes Nowakowską doświadczamy tego wielokrotnie, ale to pokazuje jedno, że państwo polskie jest z nami i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Powoli, powoli, ale uporządkujemy wszystkie sprawy. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za to podsumowanie i został nam już ostatni akcent tego spotkania naszego dzisiejszego, ale żeby go zrealizować, to będę potrzebował pomocy pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Bardzo proszę, panie profesorze. Zwykle. No i wzruszona oczywiście też. Także bardzo dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej za taką partnerską współpracę, która trwa już od wielu lat. Także na ręce pana profesora wielkie podziękowania dla wszystkich, dla pani dyrektor Cichockiej, prawda, która no, tyle tutaj pracy włożyła w tak piękne przygotowanie tego wieczoru. Myślę, że wszyscy wychodzimy ubogaceni pewnymi treściami i sądzę, tak jak wcześniej było to powiedziane, no, że każdy coś wyniesie i zachęci się do dalszego studiowania tych szczegółów, które są związane z Ravensbrück. Także działamy wspólnie. Dziękujemy bardzo. Pani prezes Hanna Nowakowska, pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, ksiądz dr Robert Ogrodnik byli dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.